Siemanko, siemanko, witajcie. Tak, witajcie w Wojownicy Ostrości na bonusowym odcinku Wojowniczych Przygód. Wojownicze przygody. Środowo, bonusowo, nie wiemy w którą środę to wleci, ale nieważne. Ważne, że jesteśmy tutaj dla was z produktem nietypowym. Tak. Warm up. Tak. Robaczki z chili. Warm up, robaczki z chili. Rozgrzewające robaczki z chili. Czyli larwy mącznika. Tak, skład tutaj zasadniczo przeczytamy. To jest tak, 97,5% składający się tutaj z larw mącznika. 2% sól. Patrz, Czesi piszą sól przez U otwarte. I chili, 0,5%, więc to raczej nie powinno nas zabijać. To będzie ciekawostka. Możesz powąchać najpierw. Myślisz, potem, że mi nie ucieknie? Potem wysypiemy na talerz, pokażemy do kamery. Jak to będzie się prezentować, poniuchaj. Czym pachnie? Szczerze? Mi to pachnie takimi, jak są te precelki takie. Precelki ze solą, tylko jakby bez soli. Precelki ze solą, tylko bez soli. No takie czyli precelki. Czyli wyrób piekarniczy, tak? Precelki, paluszki takie, dobrze spieczone paluszki z sezamem, nie ze solą na przykład. Takie no białko, spieczone białko. Orzechowo, prażone orzechy laskowe, jak sobie... Nie prażyłem nigdy orzechów laskowych, więc może nie znam tego zapachu. A ja właśnie prażę nieraz, jak prażysz orzechy laskowe na patelce, no, żeby się tej wierzchniej takiej brązowej łupki pozbyć, to właśnie... Tutaj się nie pozbędziesz brązowej łupki tygodowej. To właśnie jest podobny zapach. Taka orzechowość, takie też właśnie coś lekko przypieczonego. Ja bym powiedział, że takie dobrze wypieczone paluszki jak są. No też paluszki może być. Też, no dobrze, no sypniemy na talerzyk. Sypniemy na talerzyk dzisiaj robaczki. Jeszcze na początek tyle. No myślę, że tak, fajnie. No nie wiem, bierzemy, nie wiem, po jednym. Po jednym chcesz? No dobrze. Weźmy po jednym. Ciężko to wziąć, bo się wyślizguje z palców. Robale. Śliskie takie jest, takie gładkie. Jeden bez historii. Jeden bez historii. Próbkie takie. Próbkie fajne. No teraz takie trzy palce. No. Większą garść. Czuć tą sól. Zesolone. Czuć zesolone. Krupiące przede wszystkim, dobrze spieczone. Krupiące. Ucieknie gdzieś robaczek. Do robaczka pewnie. Spadnę. Uciek robaczek do takie łuski zostają trochę po nich. Jak dobrze pogryziesz, to nie. No, mi też uciekł do robaczka. Odcinek z serii Worms Armageddon. Czuję, że to jest solone, ale chili? Szczerze, jak tak przełknąłem bardziej, no, chili tutaj nie czuję. Nie. W ogóle. Delikatną sól. Że lekko posolone. W momencie jedzenia tak, delikatnie posolone. Natomiast jak zjem, to czuję taką goryczkę, taką gorzkość. No. Przy większej ilości też raczej chyba nie poczujemy tego chili. Czyli wychodzi na to, że chili to tutaj nie ma. No. Natomiast no, spoko przekąska, wysoko proteinowa. No. Zdrowa na pewno. W końcu. Na bicepsy. W końcu przyszłość świata to robaki. Nie się śmiej. No, wiesz, kiedy jest przyszłość świata to robaki? Jak Putin naciśnie guzik atomówki. Bo wtedy przeżyją tylko karaluchy. Takie rzeczy nie na YouTubie. Dlaczego nie? Dobra, ostatni robaczek, bo to bez historii nie ma co tego wcinać.
Tak, no ja jeszcze wezmę tutaj. Tu tak parę. Smakował? Fajne, chrupiące. Chrupiące, fajna ciekawostka. Lekko, ale tak naprawdę, gdyby nie ta lekka sól, którą są posolone, to smak mają taki... Smak mają żaden. No są neutralny, nie? Taki... No neutralny. Bałem się, że wiesz, że to taki będzie... Smak chrupiący. Czuć też trochę takim tłustym, takim jakby były na oleju smażone. Na pewno były smażone na oleju. Tak. Odsączone, dopiero wtedy posolone. Natomiast ten olej trochę czuć. Bo one nie mogły być żywe. Nie mogły być żywe tutaj. Ten olej trochę czuć, natomiast no, przyjemna przekąska, no, ale w kategoriach ciekawostki, natomiast... Bardziej nie... właśnie taką oleistość czuję. Tak. Natomiast nie ma to nic wspólnego z pikantnością żadną. Nie ma to nic wspólnego z pikantnością żadną. Także wojownicze przygody dzisiaj bez ostrości. Bez ostrości, ale za to z robakami. Natomiast jakby ktoś dorwał, miał ochotę, w ogóle opakowanie 20 gram. No. Koszt tego nie pamiętasz? Nie pamiętam koszt. No natomiast to jest leciutkie, więc tego tutaj trochę jest w środku. Jakby ktoś taką ciekawostkę chciał sobie sprawić, no to można i nie zatruje się tym człowiek. No, no nie. Zawsze, zawsze można to sobie jeszcze samemu posypać w ramach własnych potrzeb jakimś sproszkowanym chili albo swoim chili. Karolinką, czymkolwiek innym. Swoją I wtedy dodać sobie właśnie też tej ostrości, której tu nie ma. Delikatnie te łuski tam, no, można powiedzieć... Gilgotają po gardle. Zostają gdzieś tam na języku, no, między zębami. Coś jak takie właśnie popcornowe resztki. Tak, łuski takie jak są po popcornie. Natomiast smakowo to nie jest popcorn zdecydowanie. No dobra. Takie białeczko. Wcinasz? No, to się nazywa podział. Sobie wziął garść, a mi zostawił trzy robaczki. Tak. No, to jest podział, kolega, no. To jest podział wedle kilogramów. Tak. Dobra. Jeszcze zostawiłeś mi trzy robaczki i jednego zgubiłem. Uciekł kolejny do robaczka. Gdzieś mi tu zleciał. Już masz trzy robaczki. No, dobra, zjadłem. No. Nie będę szukał tego robaczka, bo to będzie 18+, chociaż i tak nasz content należy do 18+. Ale nie będę szukał robaczka na wizji, bo to nie. Taka ciekawostka, no. Ciekawostka, natomiast jak tutaj ktoś szukał chili, to jest tego tu 0,5%, pewnie te 0,5% zostało gdzieś tam. Widział, że smak taki mączysto, może lekko orzechowy, tak jak w zapachu, no. Przyjemne, natomiast... Takie... No, nie pamiętam jak to nowo, ale jeśli by ta paczuszka kosztowała więcej niż 20 zł, to nie wiem, czy się opłaca. Nie wiem, chyba coś koło... Nie chcę strzelać, ale chyba 12. Dodamy tutaj ewentualnie tak 10-12 to jeszcze w ramach ciekawostki, natomiast no, więcej bym nie dał za to. Tak, no dodamy tutaj informację, jak wrzucimy ten odcinek, sprawdzimy cenę. No dobrze, tak, to był tak na szybko. Tak, takie luźna tak, wrzuta, dodatkowy bonus. Wojownicze przygody na szybko, tak, bonusowo. No i co? Grudniowy bonusik. Możecie proponować, co jeszcze byście ewentualnie chcieli na takich odcinkach niesosowych, że tak to ujmiemy, na odcinkach z różnymi innymi ciekawostkami. Może macie jakieś różnymi przygodami propozycje, smakowymi. To rozważymy, co moglibyśmy tu jeszcze przetestować. Tak. Niekoniecznie związanego z testowaniem sosów. Tak, i propozycje smakowe mogą być różne, po prostu. Różne, tak. Ekstremalne doznania smakowe jak najbardziej mile widziane. Nie tylko względem ostrości. No tak, jak widzisz, była kiedyś... Tak, były testowane. Słona lukrecja była. Tak, fasolki ekstremalne były jedzone. Śmierdzące fasolki. Tak, także zostawcie, jak się podobało, zostawcie lajka, komentarz z sugestiami ewentualnie co do przyszłych przygód. Subskrypcja, żeby tych przyszłych przygód nie ominąć. Tak, żeby nie ominąć, jeżeli jesteś nowy na kanale tutaj u nas z nami, to pamiętaj, że jest z nami gołąb, galeryjny gołąb. I ty też musisz być. No i co, no, dzisiejszą przygodę odbywali dla was Ostry Miś i Wściekły Byk był z wami. Dzięki, trzymajcie się, syja.